Na 4 Igrzyskach Olimpijskich w okresie międzywojennym polscy sportowcy zdobyli 20 medali. 7 z nich wywalczyli lekkoatleci, o których opowiadaliśmy w poprzednim odcinku. Spośród pozostałych 13 krążków, tylko 2 wywalczone zostały w występach indywidualnych. Po raz pierwszy wsiadł na konia w wieku 20 lat. Rozpętała się właśnie wojna. Adam Królikiewicz wstąpił do 1 Brygady Legionów Polskich, a konkretnie Sokołów Konnych Marcelego Śniadowskiego. Konnych początkowo tylko z nazwy, bo rumaka każdy musiał sobie najpierw zdobyć. Królikiewicz go zdobył i szybko opanował sztukę jazdy, choć przez długi czas sam nie uważał się za dobrego jeźdźca. Mimo to niebawem trafił do elitarnego 1. Pułku Ułanów pod dowództwem Władysława Beliny Prażmowskiego. Tak pokochał jazdę konną, że jeszcze w trakcie wojny uczestniczył w kawaleryjskim kursie oficerskim w Ostrołęce, a po wojnie kształcił się dalej w oficerskiej szkole jazdy w Starej Wsi pod Warszawą. W roku 1924 został pierwszym polskim medalistą olimpijskim w konkurencji indywidualnej. Na koniu Picador wywalczył brązowy medal w konkursie skoków przez przeszkody. Medal powinien być srebrny, bowiem jeden z jego konkurentów, Włoch Tommaso Leguio-Diassaba, otrzymał w trakcie przejazdu niedozwoloną pomoc. Pewien fotograf podtrzymał zsuwającego się z siodła jeźdźca, umożliwiając mu kontynuowanie występu. Niestety sędziowie tego nie zauważyli i nie zdyskwalifikowali Włocha. W latach 30. Adam Królikiewicz przebywał w słynnych szkołach jeździeckich we Francji i Włoszech. Pracował nad zaadoptowaniem włoskiej szkoły naturalnej w Polsce. Napisał pracę Jeździec i koń w terenie i w skoku. Metody przygotowania i zaprawy. Po II wojnie światowej Adam Królikiewicz m.in. uczył jazdy konnej aktorów. Pełnił rolę konsultanta przy produkcjach filmowych i sam występował w filmach. Podczas kręcenia Popiołów Andrzeja Wajdy uległ tragicznemu wypadkowi. Po długiej chorobie związanej z tym wypadkiem zmarł w roku 1966. W październiku 1935 roku odbył się mecz strzelecki pomiędzy Państwowym Urzędem Wychowania Fizycznego a Związkiem Strzeleckim. W konkurencji karabinka małokalibrowego zwyciężył kapitan Władysław Karaś. Był zaskoczony, przed zawodami nie trenował, przez ostatnich kilka lat strzelał bardzo rzadko. A tymczasem wygrana przyniosła niespodziewany efekt. Został włączony do kadry strzelców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. 7 sierpnia 1936 roku Karaś obok 63 rywali staje na olimpijskiej strzelnicy. W konkurencji karabinka sportowego na 50 metrów każdy ma do oddania po 30 strzałów. Maksymalną ilość, czyli 300 punktów, uzyskuje Norweg Willy Regeberg. Karaś wraz z kilkoma innymi zawodnikami zdobywa o 4 punkty mniej. Sędziowie decydują, iż Polak jest trzeci. Wyprzedza go jeszcze Węgier Ralf Berzeni. Brąz Karasia to pierwszy olimpijski medal dla polskiego strzelectwa sportowego. 4 lata później mógł poprawić wynik, zdobył kwalifikacje na igrzyska w Helsinkach. Te z powodu wybuchu II wojny jednak nie mogły się odbyć. Jako oficer wywiadu kapitan Karaś został skierowany na Węgry. Wrócił do Polski na początku 1940 roku i wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Był dwukrotnie aresztowany. 28 maja 1942 roku został zamordowany w masowej egzekucji w podwarszawskiej Magdalence.